świetna oprawa muzyczna, genialna grafika, do tego grywalność, jakiej świat nie zna i lore, jakiego pozazdrościć mógłby Tolkien. Tibia. Jeśli myślimy o popularnych MMO w Polsce, to do głowy przyjść może nam kilka tytułów. Powiedzmy Metin, Silk Road, Margonem, albo dla kilku osób nawet RuneScape. Bez wątpienia nad nimi wszystkimi króluje jednak jedna konkretna gra. Tibia. Moja przygoda z grą rozpoczęła się podczas lekcji informatyki, kiedy to koledzy krzyczeli coś o szczurach i jakiejś linie. I tak na pewien czas zanurzyłem się w tej prostej na pozór gierce, ekspiąc na trollach, liczach czy innych dwuwymiarowych ustrojstwach. Postanowiłem wcześniej wstawać, zostawiać włączony komputer, byle podnosić skille i w końcu mi się to po prostu znudziło. Od mojego ostatniego uruchomienia tej gry minęło mniej więcej 14 lat, zatem będzie to moja podróż z powrotem do Tibii, do najpopularniejszego MMO w Polsce. Z tego wynika, że każdy był kiedyś nulem, a czy jak się nim przestaje być? Jak się przestaje być nulem? No to już jest trudniejsze pytanie. Skąd w ogóle pomysł, by wracać do tej gry? Okazuje się, że niemiecka firma Zipsoft może dalej cieszyć się swoim produktem, znaczy jego sukcesami. Ostatni rok i pandemia były dobrym czasem do powrotów, ale i przyciągania nowych graczy. Dzienna liczba zalogowanych wzrosła trzykrotnie w porównaniu z innymi latami, a przychody skoczyły o 15 milionów w górę. No i rzecz jasna ma to spore plusy, bo w firmie nie było mowy o żadnych zwolnieniach czy crunchu, a do tego pracownicy dostali nie tylko bezproblemowo swoje wypłaty, ale i jeszcze premię. Skąd zatem ten szał? Ano w głównej mierze z Brazylii, Boliwii, Chile, Wenezueli, Szwecji i Polski. Tibia powstała w roku 1997 i nigdy nie wymagała wyjątkowo mocnego sprzętu. To przekłada się na prostą matematykę. Więcej osób z krajów mniej zamożnych usiądzie do tej gry. Zwłaszcza, że w odróżnieniu od takiego choćby World of Warcraft, które na zachodzie wciąż robi robotę, Tibia jest i była zawsze darmowa. Ale przejdźmy do gry. Krzesło po lewej stronie, w razie czego Tibie, krzesłem obronie, ciałem zasłonie. To dość zabawne, że w mojej głowie wyryty jest po dziś dzień numer logowania, to jest 8857966 i prawdopodobnie gdzieś w mojej pamięci leży obok numeru dobyłej i nie wiem, numeru gadu gadu. 4801928. Z tego co widzę, to teraz już nawet nie logujemy się nickiem, a adresem e-mail. Już tutaj się sporo zmieniło. Założę więc nowe konto i zaczyna się dokładnie tak, jak się spodziewałem. Co prawda stwory uległy graficznemu liftingowi, to samo tyczy się ekranów wczytywania. W gruncie rzeczy jest to jednak cały czas ta sama gra. Pozdrawiam osoby, które kojarzą skąd mój nick. Zaczynamy w lokacji startowej, która również nie wygląda tak, jak ją zapamiętałem, choć muszę przyznać, że moja pamięć może być nieco odkształcona, bo mimo gry głównie na Real Tibi, miałem też przygodę z OTS-ami i robieniem własnych map. Fajnie, że teraz możemy przetestować wszystkie cztery klasy. Jako że zawsze grałem na dystans, to tym razem zdecydowałem się na rycerza, albo dla prawdziwych knajta. I tata mówi, że będzie skillował przez całą noc naszym knajtem, a ja mówię, że ma wbijać M-level naszym sortem. Na górskich trollach i salamandrach bezproblemowo wbiłem ten ósmy poziom, który jest wymagany, by iść dalej. Problem zaczął się dopiero w momencie, kiedy chciałem wybrać ostatecznie swoją profesję, bo aby to zrobić, wymagana jest weryfikacja e-maila. No i tutaj zaczął się problem, bo serwery były przeładowane i tak 2 godziny odświeżałem i próbowałem się zalogować ponownie. Kolejnym problemem okazało się konfliktowe podejście do GeForce Experience, które wywalało nagrywanie przy wyborze miasta. Wybrałem Karlin, bowiem to tam grałem lata temu i dalej nagrywanie nie było dostępne. Zaszedłem więc do depo, bo widać kojarzyłem te lokacje aż za dobrze i zaczęła się zabawa z innymi programami do przechwytywania gry. OBS też nie działał. Okazało się, że równocześnie wpadły jakieś prace nad Tibią, więc po prostu wszechświat zarządził mi przerwę. No i skoro mamy chwilkę, to warto o tym wspomnieć. Wiem, że grając w MMO nie zawsze powinniśmy się nastawiać na takie wciągające questy, niesamowite światy i po prostu zadania poboczne, które wgniotą nas w ziemię. I Tibia też nie jest do końca taką grą. Chociaż ma swój twist, no o tym za moment.
Nie ma co ukrywać, że zadania grają tu rolę o wiele bardziej poboczną i mniej znaczącą. Tibia to symulator ubijania tysięcy mobów, stworków wszelkiej maści, które pchają się nam pod spele czy miecze. To dużo, ale naprawdę dużo grindu. Ale to też kwestia podejścia, bo fabuła rzecz jasna jest, a przez te lata świat niemieckiej sieciówki znacznie się rozrósł, tylko tyle, że aby sprawdzić tę warstwę, należy pogrzebać i wysilić się nieco bardziej, co mam wrażenie, że większość graczy nie zrobiło. Z wierzchu to wciąż nie narzucający się symulator grindu. W sieci spotkałem się z wieloma narzekaniami na to, że starzy wyjadacze mają problem z tym, czym Tibia się stała. Nie pasuje im ogrom dodatków, zmian i nowych mechanik. Ale inna sprawa, że są to po prostu elementy, które przybliżają ten tytuł nowym graczom. I ruszyłem przed siebie, mając w głowie bardzo mgliste pojęcie, co w ogóle robię, i w pamięci mając tylko i wyłącznie kilka koordynatów. Otóż kojarzyłem, że na północny zachód znajduje się wieża, w której są wiedźmy, ale to jest projekt na wyższe levele, a na północny wschód znajduje się Abdendriel, jakoś tak. To tam na bank były trolle, na których się skillowało, więc chyba dokładnie tam ruszę. Oczywiście bez mapy. Załóżmy, że to będzie taki mój challenge. Dotrzeć, zabić trolla, wygrać. Nie pamiętam niestety, gdzie rotwormy i krasnale się szlajały, ale mówi się trudno, krok po kroku i wycieczka jakoś przejdzie. I po drodze znalazły się robaki czy pajączki. To nie wyzwanie. To naprawdę niesamowite, jak tego typu gra wciąż stoi tak wysoko w rankingach. Tutaj chyba społeczność jest najprawdopodobniej najpotężniejszym elementem Tibii. Nie tylko zbudowali ten świat aktywnością, ale i opisali jego lore tak, że głowa mała. Inna sprawa, że ponownie, przeciętny gracz raczej tego nie czytał. Ale wracajmy. Wataha nieco odmienionych wilków teraz mają więcej szczegółów i nie wiem, gdzie jestem. Po prostu nie mam pojęcia. Wiem, że swego czasu używało się specjalnych programów do ustawiania przeźroczystości drzew czy doświetlania mapy. Czy to w ogóle dalej istnieje, czy już zabezpieczenia zaczęły działać i za to banują. Ale jest drogowskaz, a więc Northport. Dowiedziałem się oczywiście z tabliczki. I minął mnie gracz na wielkim mauncie. To jedna z tych nowości, które zupełnie mnie ominęły. I jedna z tych nowości, które denerwują wyjadaczy. Szczerze, dla mnie to jest świetny sposób, żeby się wyróżnić i nieco całość w ogóle urozmaicić. Skąd tutaj jakiekolwiek gniewanie się? Nie kumam. W sklepie gry, tak, okazuje się, że Tibia ma teraz zintegrowany sklep, możemy nabyć całą masę skinów czy innych dodatków, nawet retro skórki. I to chyba już jest retro do kwadratu w tym kontekście. Podczas mojej tułaczki natrafiłem na dwójkę goblinów, z których wypadła kościana maczuga, więc jakiś plus tego bezsensownego błądzenia jest. I inna sprawa, że nagrywania wciąż się przerywają i nie zarejestrowałem tego, jak i walki z niedźwiedziem czy wospem, który prawie mnie zjadł na śniadanie. Musicie mi uwierzyć na słowo. Dużo wspomnień przywołują te charakterystyczne ruchy na skos i jesteśmy. Znaczy chyba tak. Miasteczko wygląda co prawda znajomo, ale jest o wiele ładniejsze. Abdendriel również przeszło lifting. Dobrze być na starych śmieciach, na których nic się nie pamięta, co? Chwila błąkania się po podziemiach i udało się. Zabiłem pierwszego trolla od 14 lat i szczerze czuję się spełniony, że mi się to udało. No i podczas tego błądzenia natknąłem się na sprytnego Andrzeja. Tak, Polaków jest tutaj dużo, Brazylijczyków też. Ale ów sprytny Andrzej stał obok stacji do skillowania offline. I tutaj warto poruszyć pewien temat takiego konta premium. Paka, albo jak się u mnie mówiło, paca. Za barierą tego ulepszenia stoi tak naprawdę większa część możliwości gry. Wszelakie domki, wydajniejsze miejsca do ekspienia, czy inne skiny albo system skillowania offline, co już całkiem zmienia moje wspomnienia. Każdy spec od tego tytułu zapewne powie, że bez wydatku 30 zł miesięcznie nie ma co brać na serio takiego grania, ale sam chciałem powrócić ponownie na stare śmieci. Grać tak jak grałem w gimnazjum. Na biedaka. I dalej jako osoba lubiąca kosmetyczne zmiany śliniłem się widząc, jak moja postać mogłaby wyglądać, czy jakie cudeńka mogłyby leżeć w mojej małej chatce, ale mówi się trudno. Prawdziwe doświadczenie to prawdziwe doświadczenie. Ważne, że daje szansę dla nowo przybywających graczy na sprawdzenie, o co w tym chodzi i czy retrograindowanie jest po prostu dla nich. I ja kiedyś jak padałem, razem z moim tatą płakaliśmy, bo padliśmy. I tak jak już mówiłem na początku,
Wspomnienia w mojej głowie są bardziej mgliste niż całe miasto Silent Hill i szczerze mam tylko takie drobne przebłyski emocji związanych z wychodzeniem na jakieś rajdy ze znajomymi, rajdy w cudzysłowie, szukanie nowych miejsc do ekspienia czy szlifowania skilla, no ogólnie najbardziej pamiętam grę z ziomkami. Jestem trochę dumny z tego, że bez mapy trafiłem do znajomego miejsca, że bez większego problemu odnalazłem lokację i leżę troli pod nią. Nie ukrywam, że to prawdopodobnie najmniej profesjonalna porcja rozgrywki w Tibie. Pewnie gdyby nie problemy z nagrywaniem, które zmuszały mnie do ciągłych restartów gry, zaszedłbym dalej i być może rzucił się na tę wieżę, o ile ona tam dalej stoi, bo szczerze nie wiem. Mimo, że nie czułem tych samych dreszczyków co lata temu, to zaskakująco miło było znów znaleźć się w tym świecie. Tibia nie jest grą dla każdego. Zapewne okulary nostalgii czy ludzie, którzy znają się na tym świecie, wiedzą jak grać, będą czuli się jak w domu albo lekko przemeblowanym domu, tylko koniec końców sama forma rozgrywki nie będzie na tyle przyjemna dla wielu nowych graczy. I wiecie co? W sumie to chyba dalej nie potrafię się do tego przekonać? Nie rozumiem czemu, rozumiem za to i szanuję w pełni fenomen oraz wkład w kultowość tej gry, wkład w ogóle w strefę i świat gier MMO. Nie za duży rozmiar gry, do tego całkiem niskie wymagania i przyjemny, niezobowiązujący gameplay. Jest duża dawka nostalgii, gdy ponownie wchodzi się w ten świat i nawet jeśli nie zaszedłem jakoś daleko, albo kompletnie nic nie zrobiłem, to miałem trochę radochy z obserwowania tych wszystkich magów, Krzysztofów czy innych polsko brzmiących ników. Dalej imponujące jest dosłowne rozmawianie z NPC i choć na standardy dzisiejsze brak oprawy muzycznej czy taka grafika może wydawać się dla wielu czymś nie do przeskoczenia, to Tibia dalej dysponuje jakąś taką specyficzną magią. Czy zatem oznacza to, że będę grał w to regularnie? No raczej nie. Raczej nie. Może gdybym miał więcej czasu albo zgraną ekipę do tego? No to wtedy tak, ale póki co trafia gra na półkę nostalgiczne, ale niekoniecznie dla mnie. Nie jestem graczem PvP, a czytając wiele artykułów zdaje się, że to teraz na tym postawiony jest nacisk. Po prostu 15 lat temu nie odnajdywałem się w tym i teraz też się w tym nie odnajduję. Czy Tibia się zmieniła? Pewnie, że tak. Wygląda lepiej, zachowała swojego ducha, ale poprawiła warstwę graficzną i designową. Do tego utyło jej się w kilka naprawdę przyjemnych nowinek gameplayowych. Niestety, często tylko dla płacących. Ta gra to fenomen bez wątpienia. Mimo wielu lat i rozwoju, wciąż utrzymuje stałych graczy. Głównie z Polski. Będzie przyjemna dla powracających i zapewne zbierze całkiem sporo nowych osób. No tylko niestety nie mnie. Nie rozumiem, nie potrafię, ale w pełni szanuję. Tibia to jest taka bardzo fantastyczna gra. Bardzo wciągająca i w ogóle...